Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w pierwszym z dwóch odcinków o budowie naszej RS6 w sedanie. Ale zacznijmy od początku. Kupiliśmy lekko uszkodzoną Audi S6 z 2017 roku z bardzo małym przebiegiem. Na początku zakładaliśmy tylko odbudowę tego samochodu i lekkie modyfikacje wizualne. Pomysł na zrobienie RS-a w sedanie powstał w trakcie projektu i powiem wam, że było to mocne wyzwanie. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, przód naszej Audi mamy już skończony, jeżeli chodzi o kwestię blacharską. Udało się wszystkie elementy spasować, maskę naprawić tą podłużnicę prawą, wszystko skręcić. Fartuch też już jest naprawiony, zaraz wam pokażę od dołu jeszcze jak wygląda, ale słuchajcie, jak to wygląda. Tutaj mamy tylne ćwiartki od RS6, z których będziemy wycinać poszycia błotników, które finalnie znajdą się w tym egzemplarzu. My bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my bop and I like me too. Tylne poszycie mamy rozwiercone. Nadajemy sobie tutaj sporo materiału, bo jeszcze cały czas zastanawiamy się jak to będziemy wspawywać do niej. No roof on my top and my babe see through. To jest to wybrzuszenie. Moi drodzy, powiem wam tak. Jest lipa. Jest to wyzwanie, które oczywiście nie obejdzie się bez problemów. Mamy przyłożone poszycie od RS-a. Mamy oczywiście wycięte poszycie od RS-a. Możecie sobie zobaczyć, jak śmiesznie teraz oryginalne koło wygląda. Największy problem, jaki mamy, dotyczy tego elementu, czyli zderzaka. Jest to zderzak oczywiście od kombi, bo tylko RS-y wychodziły w tej wersji. No nam oczywiście tutaj nic nie pasuje, ze względu na to, że to jest sedan. No ale takie jest założenie tego projektu, robimy coś, czego nie było, czyli RS-a w sedanie. Tutaj mamy zderzak od RS-a. Plan to jest połączyć te dwa elementy ze sobą. Nie powiem wam jeszcze jak, bo sami tego nie wiemy. W ogóle jak klapa jest szeroka w RS-ie. Zobaczcie, to jest klapa sedan, to jest zderzak RS. Tutaj mamy gdzieś 5 cm na stronę, czyli 10 cm szersza klapa. Ojej. Ulioki szeroki jest. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas full gazy. How are they ever gonna fuck with a kid? Put it on baby, you do not faze me. Boy, I do not give a fuck what you did. Eating that kitty, she stuck to my rib. How can I trust me? Powiem wam, że to wygląda pięknie. Ojej, ale kocur. Real nigga, sweatsuit all heel figure, and I ain't even got a deal with you. If I ain't never split a bill with you, I got Hennessy and horchata. Baby girl wearing Nada, ass growing from a cider. Bathrobe in his Prada, Fiji water by the cold glass. Granddaddy by the ziplock. Flex season, I'm road running, I'm staying all on my tip top. Young man with an old mind, so I ain't worried about slight shit. I be up till sunrise, I'm staying out on my night shift. I got a bottle of bourbon, a bundle of honeys, I'm jiggy, I'm flexing. Figured I hit it and quit it, I'm busy, I ain't got the minutes for texting it, bitch. Came from the gutter with me and my brother, I'm moving my mother right out of the city. Bitch, I'm a star and they know I go hard, so I'm kissing them babies and signing them titties. Go blingin' like Chingo, rockstar like Ringo, checks coming in. Stało jeszcze parę innych elementów, błotniki trzeba pościągać, z tyłu trzeba ściągnąć ten nasz zderzak, go też przygotować do lakier. Wszystkie tutaj od środka pozabezpieczać, pomalować podkładem, zrobić mastyki, później pomalować finalny kolor. Ale jest już dobrze. Moi drodzy, doszliśmy do kluczowego etapu w budowie tej naszej RS-ki. Zaraz będzie poszycie błotnika, oba poszycia błotników będą lakierowane. Ja trzymam kciuki, żeby Sebastianowi się udało i żeby kolor wyszedł elegancko. A my widzimy się już, jak będzie lakier na błotnikach.
żeby wymienić jakąkolwiek część w Audi związaną z silnikiem, trzeba pierw zdemontować 20 tysięcy przewodów, 35 tysięcy śrub, 24 tysiące wkrętów i odsunąć 18 tysięcy wężyków. Wtedy można coś wymienić. Kolektor sący wleciał. Zobaczcie, ile woreczków z nowymi właśnie o-ringami, uszczelkami, spinkami przyszło do tego zwykłego kolektora. Także sporo rzeczy tutaj musiało zostać rozłączonych, masa wężyków, masa przewodów, ale wyszło, weszło nowe. Klapę przyszła lotka od Maxtona, czarny emblemat. Tutaj jeszcze nie ma emblematu. W środku tak jak było, tak jest. Wszystko rozebrane, prawie wszystko, deska i tunel środkowy. Tunel niepełny, ale jeszcze jest na miejscu. Natomiast tutaj wszystko, wszystkie fotele, pasy odsyłaliśmy do firmy. Kolorowe pasy na zmianę koloru, wyszło bardzo fajnie. Zobaczcie, jak fajnie wyszły te poszycia. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło. Jak zobaczymy sobie w nadkola, tutaj akurat mamy wszystko zabezpieczone mastykami, tutaj jest wosk. No, powiem wam, że jestem zadowolony z tego efektu finalnego tych poszyć. Pamiętajmy, że auto nie było w żaden sposób w tył uszkodzone, a były wycięte tutaj te całe poszycia, wycięte i rozwiercone. No i wstawiliśmy to od kombi, także uważam to za bardzo ciekawe wyzwanie. Tutaj jest wnęka, tutaj jest nie do poznania. Wszędzie jest wosk, wszystko jest zabezpieczone, wszystko było w epoksydzie, pomalowane i w czarnym lakierze. Ten tył, to wam powiem, jak on już jest tak złożony, wiem, że jeszcze nie jest gotowy, jeszcze tutaj nie ma lamp, jeszcze nie ma emblematów. Jeszcze nie ma układu wydechowego, ale są końcówki, które też nie są przykręcone. Ale powiem wam, tutaj było najwięcej pracy. Te poszycia od kombiaka, ten zderzak, to jest tak naprawdę połączenie zderzaka od eski, no bo tutaj mamy pod klapę. Oczywiście klapa w sedanie jest węższa od kombi. Także górę zderzaka mamy z eski, dół mamy w ogóle zderzaka od RS-ki, dyfuzor mamy od RS-a, dokładki tutaj do RS-a. Cieszę się, że to już jest gotowe. I tak? A te ile będą? 21. 21? Tak. To jest najlepszy, to jest felga 20, ten zacisk, tak byle w co się mieścił w tej feldze, nie? No. Tak, to właśnie o to. Ja cię kręcę, tu. Masz też lampkę? Bardzo ładnie pasuje. W Audi jeszcze nie ma tylnej kanapy, ale udało się włożyć oparcia. No i tak sobie siedzę i myślę, ile my tutaj części kupiliśmy do tego samochodu. No i mówiąc o kupowaniu, jest to idealny moment, aby wspomnieć o partnerze dzisiejszego odcinka, czyli firmie Letyshops. Letyshops to portal, dzięki któremu możecie robić zakupy w internecie, a procent kwoty, którą wydacie, wraca do was w postaci realnych pieniędzy. Wpłacacie to bezpośrednio na swoje konto PayPal lub konto bankowe. Ale zanim będziecie mogli jakiekolwiek pieniądze wysłać, to pierw musicie je zarobić. Z Letyshops działa to bardzo prosto. Wchodzicie na ich stronę i spośród 3000 sklepów wybieracie ten, w którym akurat chcecie zrobić zakupy. Później normalnie kupujecie i dostajecie zwrot w postaci cashbacku. Cashback to nic innego jak część prowizji, którą Letyshops otrzymało w zamian za doprowadzenie klienta. Link macie w opisie, także sprawdźcie koniecznie. Dodam jeszcze, że kupowanie poprzez stronę Letyshops jest jedną z kilku możliwości. Dla mnie ona jest po prostu najbardziej wygodna, ale możecie jeszcze pobrać aplikację mobilną lub wtyczkę. Jeszcze raz przypominam, wszystkie linki macie w opisie, a my wracamy do budowy naszej RS-ki.
powiem wam tak, między nami, że podczas startu całego projektu ja miałem bardzo krótkie włosy i obiecałem sobie, że obetnę je dopiero jak skończymy ten samochód. Taki mały challenge, no i powiem wam, że wydłuża się to. A ja zaczynam się martwić, bo to jest problematyczne. Ja. I want a house in the hills I pay big bills for. I ain't got a buck, I want to empty out my wallet. I want to stop motion, stand still, Wallace and Gromit. I want to talk more endlessly, I want to neurotically vomit. I want more dollars from my mama, I want a palace and Prada. I want a Gucci bag where I can store my sorrows and hardships. I want to gold plate my finances, I want endless tomorrows. I want a lot more than I got right now, that's the problem. Nigdy nie zakładałem, że będzie tutaj potrzebne aż tyle czasu i aż tyle energii, żeby ten samochód skończyć. Było kilka etapów. Pierwszy to właściwie była organizacja części, co też nie było łatwą sprawą. Pozyskać wszystkie rzeczy do RS-a, takie jak te tylne ćwiartki, żeby po szycia można było wyciągnąć zderzaki, progi, tylny zderzak, dyfuzor, listwy, ślizgi od RS-a, przednie, tylne, mocowania nadkola, tylne, dolne, osłony, pokrywy, błotniki przednie, no dużo rzeczy. To było problematyczne, było troszeczkę użerania się z handlarzami, czego ja bardzo nie lubię. Generalnie jakoś przez to przeszliśmy, później była blacharka, tutaj było najwięcej czasu. Tylne poszycie oczywiście to nie pasowało, zderzaki nie pasowały, trzeba było to budować na nowo, tworzyć, jakieś nowe pomysły i rozwiązania wymyślać, ale się udało. Później lakierowanie też bez większego tutaj problemu przeszło, akurat bez większego problemu przeszło lakierowanie. Teraz składanie wnętrza, później pasowanie, później mechaniczne rzeczy, później mapa, no i zobaczymy co dalej, może jeszcze jakieś modyfikacje. A, jeszcze felgi, które w ogóle są robione na zamówienie. To jeszcze nie przyjechało? Dużo rzeczy! I z lakierem. Nie wiem dlaczego tylko tył się oburza. Spróbujmy jeszcze raz. Idzie przed dół? Tył idzie na dół. To przed nie pójdzie ci, no bo nie masz podłączony. Przecież nie jest podłączony. A czujników nie masz podłączony. Co, może odłączymy przewody, co? Nie poddamy się, musimy obniżyć ten przód. Usiadł. I teraz to zaczyna wyglądać. Jak te nowe felgi przyjadą. Ale to będzie kocur. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. My spotykamy się w części drugiej, gdzie zaczniemy od przodu, założymy reflektory, przedni zderzak, spasujemy już całość, łącznie z progami. One są tylko tutaj, znaczy ten jeden jest tylko dopasowany. No i skończymy wnętrze. Zostanie nam później układ wydechowy, hamownia, parę innych detali takich czysto technicznych, tak żeby auto skończyć, a później będziemy już tylko jeździć. Dzięki wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wlecą tutaj, kurwa, do te felgi! Felgi wlecą niedługo! Czekamy aż przyjadą! Ej, paliwo się skończyło!